Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczowskiego w Mieścisku, studio Talk Job, wydanie rozszerzone po spotkaniu z Izoldą Kiec. Rozmawialiśmy... Dobry wieczór, Izoldo. Dobry wieczór. Rozmawialiśmy podczas spotkania przede wszystkim o Zuzannie Ginczance. Mówiliśmy o rzeczach takich mniej oczywistych, takich, których raczej nie wyczytuje się w popularnym czy popularyzatorskim artykule. Gdybyśmy mogli Kilka tych wątków jako podsumowanie tego naszego spotkania dla tych osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu, bo to jest taki materiał, który nagrywamy z myślą o nich. Publikujemy je na stronie, na naszym facebooku, dajemy informacje o spotkaniu. Więc dwie, trzy, trzy takie intuicje, które wynosimy z tego spotkania, które pokazują Ginczankę, ginczankę Twoją, oczywiście ale nie tam którą można znaleźć w popularnym artykule w gazecie. Myślę, że po pierwsze to ginczanka mam nadzieję, że tak jest, pojawiła się uczestnikom tego spotkania jako taka poetka długiego trwania, to znaczy poetka, którą można czytać przez wiele lat na wiele różnych sposobów, która, która też jest zmienna i, i nie stała, ale w takim najlepszym znaczeniu tego słowa, to znaczy można szukać rozmaitych kontekstów, tych kontekstów, które też wynikają z naszych doświadczeń, z naszych doświadczeń, z tego jak my się zmieniamy, jak zmieniają się nasze emocje i myślę, że tutaj chodzi o takie lokowanie swojego świata w świecie Ginczanki, który jest niezwykle pojemny i, i też otwarty na rozmaite sposoby lektury. Myśmy tutaj mówili o lekturze w kontekście y, świata natury, które pojawia się w, w utworach Ginczanki, ale też w kontekście jej nie wiem, czy można powiedzieć zabaw językowych, raczej poszukiwań językowych. Y, poszukiwań językowych, które też są y, poszukiwaniem sposobu opisywania świata, którego ona nie poznała i który za sprawą języka dopiero będzie rozpoznawać, opisywać i będzie próbowała jakoś w nim funkcjonować. No i wreszcie takim trzecim wątkiem, myślę, który był ważny podczas tego spotkania, to jest problem ucieczki i piętna. Znaczy ucieczki przed czym i, i piętna, którego Ginczanka próbowała się jakoś pozbyć. Próbowała się pozbyć, nawet ze świadomością, że jest to niemożliwe. Tak, o tym rozmawialiśmy. Ucieczka jako jeden z wielkich tematów tej y, twórczości. Nawet y, myślę, zaryzykowałbym takie y, stwierdzenie, taką opinię. Jeśli błądzę bardzo, to proszę y, skoryguj, że również ucieczka przed kimś, bo przecież te złe y, spojrzenia, te oceniające komentarze czy. Y, nawet recenzje w, w, w mediach ówczesnych, prawda? Tak, to były to znaczy ucieczki przed, też przed stereotypem i przed ocenianiem, przed, przed właśnie takim klasyfikowaniem bardzo jednoznacznym. I Zresztą myślę, że ta, te ucieczki Ginczanki to też pojawił się tutaj ten wątek, są le, pewną lekcją dla nas żebyśmy my też tej Ginczanki tak łatwo nie klasyfikowali i żebyśmy pozwolili jej na, na tę ucieczkę. Właśnie... Czasem to jest taka ucieczka od nas, prawda? od czytelników, ale, ale zawsze jest możliwość jak gdyby, z, z zobaczenia jej podczas tej ucieczki zupełnie inaczej. Tak, drogie czytelniczki i czytelnicy, nawet mówiliśmy o takim obrazie zamykania w ramkę i wieszanie na ścianie gotowego obrazu. Tak, Ginczanka Wymyka nam się y, z hmm. takich y, mocno ustalonych ram. Hmm. Czyli znaczy, wydaje mi się, że bo, y, jakby ustalając pewne ramy, takie sztywne ramy, y, uśmiercamy ją po raz drugi. Znaczy jak chcemy, żeby Ginczanka żyła, żyła w tym sensie, że, że ta poezja ma być cały czas obecna, a nie czytana z perspektywą historyków literatury, czy przy klasyfikowania jakichś prądów, grup literackich, nawiązań, naleciałości, no to, 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 to właśnie nie możemy pozwolić na to, na to obramowanie. Zresztą ja tutaj wyraziłam na swój pogląd, że poezja jest dla wszystkich. Po prostu nie ma czegoś takiego jak po prostu dobry albo zły odbiorca, albo, albo dobra albo zła lektura. Jeżeli jakikolwiek wiersz, jakakolwiek fraza z tego wiersza ma być komuś potrzebna, jest komuś potrzebna i coś może zmienić w jego życiu na lepsze, no to, to znaczy, że, że spełniła swoje zadanie, więc to, to tylko od nas zależy, jak, czy chcemy czytać. Właśnie. Żebyśmy mieli taką przestrzeń w sobie na indywidualną, osobistą, nawet można chyba powiedzieć bez ryzyka błądzenia, intymną lekturę. Tak, tak, zdecydowanie. Ja jestem zwolenniczką takiej lektury. Świetnie. Rozmawialiśmy dość długo o Ginczance, ale przyjechałaś na spotkanie z jeszcze jedną poetką, która rozpoznała, płomieniła publiczność. Wszystkie egzemplarze książki, które przywiozłaś sprzedały się, a martwiłaś się, że będziesz przywiozła je z powrotem. Felicja Kruszewska. Tak, no Felicja Kruszewska jest taką moją, no powiem, powiem wprost, jest moją miłością i moim spotkaniem, takim bardzo ważnym też dla mnie. Jakby... Tak, napisałaś, obie nas odmieniło to spotkanie. Felicja jest takim moim pocieszeniem. Pocieszeniem w tym sensie, że, że odkrywam w niej różne swoje cechy, takie w jej pisaniu, w jej biografii. Takie cechy, których, których bardzo nie lubię, <grych> I, yy, i przez to, że, że jakby jesteśmy do siebie w jakimś sensie, Felicją podobne, to wydaje mi się, że, że łatwiej mi jest te, te cechy oswoić. I nie mówię o niczym wstydliwym, czy jak, mówię po prostu o takich cechach, które, które czasem utrudniają życie. I, ale ja i... czytałem w tym wstępie, który napisałaś mhm. do tej książki. W taki sposób, jakby inaczej. Ja odbieram to afirmatywnie. Tak, 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 bo, to, tak bo ja bym, być może właśnie y, dzięki Felicji potrafię zaakceptować pewne, pewne swoje jakieś tam, y, to co kiedyś uznawałam za, nie, uznawałam za niedoskonałości, dzisiaj mówię sobie tak, ale to my, my, to ja mam tak jak Felicja <laughs> i to jest może, y, to jest bardzo proste, co teraz powiedziałam, ale to w, w jakim sensie tak jest, ale a to, że chciałam ją pokazać i chciałam opowiedzieć o niej, y, wynika stąd, że wiem, że jest wiele takich osób. Które, które właśnie w tej, w tej twórczości mogą znaleźć to, tą taką afirmację tego małego świata, tego czasem bardzo, bardzo trudnego. A, tak, afirmacja Małego Świata, ale słuchaczki słuchacze, posłuchajcie teraz y, uważnie, bo to, co robimy, to jest taki krok do dłuższej rozmowy, bo felicja zasługuje na wyjątkową naszą uwagę. W jednym zdaniu tej książki jest napisane, że ta poetka, ale też autorka dramatów i małych pruz miała umiejętność słuchania, współczującego milczenia i troskliwej uwagi. Coś niesamowitego i jeszcze piszesz o niej spotkanie, czyli całe to spotkanie poświęcone badaniu, czytaniu Felicji, spotkanie z pięknym, dobrym, odważnym człowiekiem. Ja tak, tak właśnie myślę o Felicji Kruszewskiej. To znaczy, dla mnie to spotkanie było też niezwykle ważne, to odkrywanie jej tak yy, bardzo niespieszne bo ja nie wykonywałam tej pracy zadaniowo. Ta nasza znajomość to też już są właściwie lata, Ja nie wiem, czy nie dziesiątki lat już w tej chwili. No. I to poznawanie Felicji Gruszewskiej nie było łatwe, bo też ja ją pozna, poznawałam na własny użytek, jeżeli można tak powiedzieć, ale taki, taki jest mój zawód i to jest ten zawód, który chcę wykonywać i też się chcę z tym dzielić, ale musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób będę się dzieliła tą Felicją i jej słowami. To znaczy ta, y, też chodziło mi o to, żeby właśnie jej nie nie zamknąć w jakiejś ramce. Pudełek. Tak, tak. Ładna, zgrabna Tak. A ja będę miała jakąś tam zasługę wśród historyków literatury, prawda, mm -hmm. że coś takiego zrobiłam. Za tym mi nie zależało. Zależało mi na tym, właśnie, żeby ta felicja dotarła do osób, które, którym, dla których ona, ona i jej poezja w jakimś sensie będą ważne. Ja, ja nie odpowiadam na pytanie, w jakim sensie, bo, bo tak jak powiedzieliśmy, przy gniczące, tak, 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 to każdy ma tę swoją, jakąś, znaczy jakby czegoś szuka, inne pytania zadaje. I myślę, że, że tak, że, że mam takie, na razie może nie są to jakieś takie bardzo. Yy, znaczy, bardzo dużo tych dowodów nie mam, ale takie dowody tej lektury, takiej bardzo, bardzo bliskiej lektury, tego bliskiego czytania Felicji Kruszewskiej, też już do mnie docierają i to, to, to jest niezwykle piękne, bo, bo mi jakby niczego innego nie potrzebuję, jeżeli chodzi o moją pracę. Tylko takie dowody właśnie tego, że, że to zostało dostrzeżone i. i dowody na istnienie. Bo ja myślę, że jeżeli docierają do ciebie takie sygnały, to znaczy, że tu nie chodzi o historię literatury. Ale tu chodzi o historię duszy. Mm, tak, tak, to pięknie to powiedziałeś tak. <grywa> Dziękuję. Ale właśnie, właśnie w tych przestrzeniach odbywa się to spotkanie. No, ja jestem dopiero po lekturze wstępu i dwóch wierszy, ale robią na mnie takie wrażenie, że już rozmawiamy o tym, żeby kontynuować tę. Dziękuję. Na razie nazwijmy to przygodę, ale myślę, że to jest coś głębszego. I gdyby udało nam się spotkać, że w. W tym celu, żeby nagrać jakiś materiał poświęcony tej książce, ale w ogóle o sobie. Walicji Kruszewskiej, bo pisze, że była nieśmiała i milcząca, pragnęła zniknąć, wycofywanie się, pojedyncza egzystencja w cieniu, pragnienie przezroczystości, zrozumiałe próby ucieczki. Polska Emily Dickinson, tak sobie pomyślałem potem. tym. Oczywiście porównania nie grają, nie działają, ale chodzi mi o kontekst, chodzi mi o wrażliwość, chodzi mi o to wejście głębokie właśnie w... W duszę i to myślę rezonuje. Tak. No, myśl znaczy, zresztą tam też jest jeden, jeden z podziałów tego wstępu na świecie, milczące wiersze. I to jest jakby tak właśnie o to mi chodziło, że to jest coś, co. No, chciałabym, żeby te wiersze jakby wybrzmiały, ale też nie, nie chciałabym, żeby to się działo wbrew intencjom autorki. Myślę, że ona zdawała sobie sprawę z tego, jak. Jak delikatna i wrażliwa jest ta właśnie ta twórczość duszy, ale też pomyślałam sobie teraz, że to podczas spotkania nie padło, ale może będzie okazja o tym opowiedzieć. Jest takie mm, bardzo piękne też opowiadanie Felicji Kruszewskiej zatytułowane Ucieczka i myślę, że jest to też klucz do jej i twórczości, i, i biografii, bo te, ty, od tych ucieczek też Felicja Kruszewska nie była wolna. To tutaj zawieśmy w takim razie tę, tę rozmowę, i to spotkanie dajemy sobie czas na głębsze zapoznanie się z twórczością i nie mówimy sobie żegnaj, poproszę, tylko do widzenia, do spotkania z Felicją Kruszewską, i taką spokojną, dłuższą rozmowę, również z myślą o słuchaczkach i słuchaczach naszych materiałów. Bardzo, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za cały wieczór. Dziękuję.